Mójwywiad.pl zaprasza. Witam bardzo serdecznie, Kuba Maj, Mójwywiad.pl. Moim i waszym gościem dzisiaj jest bardzo utalentowana aktorka, która osiąga sukcesy za granicą, a dokładniej w Rosji, a dokładniej moim i waszym gościem jest aktorka Maja Szopa, którą bardzo, bardzo ciepło witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Maja, na samym początku naszej rozmowy chciałbym ciebie zapytać tak pokrótce, jak rozpoczęła się twoja pasja aktorska? Każda dziewczynka chyba w dzieciństwie marzy o tym, żeby być rolą z Titanica i całować się z Leonardo DiCaprio. Aczkolwiek u mnie to było raczej takie jakieś nierealne marzenie, bo jestem dziewczyną ze wsi i też tam spędzałam większość mojego życia. I wydawało mi się to jakieś w ogóle niepojęte, no jak dziewczyna ze wsi miałaby w ogóle jak to się dzieje, że ludzie zostają aktorami. Wydawało mi się, że żeby być aktorem, to trzeba od razu zacząć chodzić na castingi i w ogóle nie wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak szkoła teatralna. I dopiero w liceum faktycznie zawsze gdzieś tam na tę scenę mnie ciągnęło. Śpiewałam bardzo dużo na każdych akademiach. I w liceum jedna z dziewczyn z mojej klasy zaczęła chodzić do takiego kółka weekendowego, przygotowującego do zdawania do szkoły, które się nazywa Art Play w Katowicach. Ja po liceum kończyłam w Katowicach. I bardzo mi się to spodobało, ta idea. Ona powiedziała, ty jesteś taka szalona, więc akurat by ci się na pewno spodobało, nawet jakbyś nie miała zdawać do szkoły. I faktycznie poszłam tam i nie miałam zdawać do szkoły. Wszyscy się przygotowywali do szkoły, bo żeby zdawać do szkoły trzeba znać bardzo dużo tekstów, trzeba ich szukać w wielu źródłach. Ja zawsze fascynowałam się literaturą fantasy i nic innego nie czytałam, tylko właśnie Hobbit, Płaca Pierścieni, Wiedźmin i tak dalej, te klimaty. Więc nie do końca interesowały mnie książki w stylu chłopi i szukanie tam tekstu do szkoły. To nie były moje klimaty zupełnie. Aczkolwiek pamiętam, że na ostatnich zajęciach z panią szanowną, moją ukochaną, ulubioną Dorotą Pomykałą, ona powiedziała mi: Maja, musisz się nauczyć jednego tekstu, bo ci nie dam dyplomu ukończenia tego kursu. Jeden tekst musisz umieć. I ona mi dała w ogóle ten tekst. To był wiersz, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że teraz nie pokręcę, Tuwima, który się nazywał Dziewczynka z zapałkami. I ja się tego wiersza tak nauczyłam po łebkach, trochę czytałam w ogóle z kartki, trochę go umiałam. Przyszłam do niej i powiedziałam ten wiersz. On faktycznie mnie bardzo poruszał, jakoś tak się wkręciłam, popłakałam się i w ogóle. I pamiętam, że ona tak mówi: wiesz co, Maja, czy naucz się tych 5 tekstów i zdawaj tylko do Warszawy. I to było dosłownie tydzień przed maturami, może trochę wcześniej. Zdawaj tylko do Warszawy. Tam wiem, że jeszcze 3 dni była rekrutacja do szkoły, więc ja dzień przed końcem rekrutacji złożyłam papiery, więc egzaminy wszystkie miałam ostatnia i tak się to potoczyło, że się dostałam do Warszawy. Zdawałam tylko tutaj. W sumie żałuję, bo zawsze fajnie byłoby mieć świadomość, że jednak mogłam wybrać z różnych rzeczy. Powiedz, czy aktorstwo było taką jedyną pasją, której chciałaś się poświęcić, czy był to taki wybór między aktorstwem a czymś? Aktorstwo w ogóle nie było czymś, czemu się chciałam poświęcić. Ja chciałam być tłumaczem symultanicznym całe moje życie, znaczy całe życie, całe liceum to już na pewno, bo uwielbiam języki, w ogóle nie mam żadnej bariery językowej, nie wstydzę się tego, że robię błędy i zawsze wiedziałam, że w ogóle to jest coś, też kontakt z ludźmi, ja jestem bardzo taka, kocham ludzi, więc to było dla mnie zawsze takie kluczowe w podejmowaniu decyzji, co chciałabym robić. No i nie, i w ogóle ja zdawałam do Manchesteru na studia, dostałam się tam, ale w Anglii jest tak, że można jakby przed pierwszym rokiem wziąć uciekankę, czyli odłożyć sobie decyzję o podjęciu studiów o rok. No ja to zrobiłam, no i potem już do tego nie wróciłam, już to wszystko przepadło, bo przyszłam tutaj. Powiedz, czy właściwie to już można wywnioskować z twojej wypowiedzi, bo jako dziecko raczej bywałaś ekstrawertyczką niż introwertyczką? Tak, znaczy zależy, co przez to rozumiemy, bo ja nie jestem nieśmiała, to na pewno. Czy jestem ekstrawertyczką, to jest coś innego, tak mi się wydaje. Znaczy ja nie zarzucam ludźmi moimi emocjami, tak mi się wydaje. Znaczy nie zwierzam się ze wszystkiego, nie otwieram się od razu, aczkolwiek nie jestem nieśmiała. Bardzo lubię ludzi, wszystkich. Nie ma dla mnie znaczenia, czym ktoś się zajmuje. Wszystko mnie fascynuje. Bardzo łatwo się fascynuje w ogóle, więc to na pewno jest męczące dla wielu ludzi i nie każdy lubi taką formę kontaktu ze mną, ale ja dużo rozmawiam, zadaję dużo pytań, lubię, tak. I od dziecka tak miałam. Można powiedzieć, już na samym początku rozmowy powiedziałaś o tym, że Titanic był jednym z twoich ulubionych filmów, jeśli dobrze to zrozumiałem. A powiedz mi, które jeszcze role aktorek najbardziej tobie imponowały i które role chciałaś jeszcze zagrać, będąc dzieckiem? Z takich filmów, które najbardziej pamiętam, to są wszystkie komedie romantyczne. Wszystkie. Wszystko, obejrzałam wszystko, bo ja w ogóle temat miłości to był w ogóle od dziecka mnie fascynował. Wszystkie romanse przeczytałam, wszystkie. No i oczywiście książki fantasy to zawsze. I filmy też. Moim ukochanym filmem od zawsze był Władca Pierścieni. Wszystkie części. Titanic oczywiście i chyba... I to myślę na pewno mocno wpłynęło na moją decyzję w ogóle, że podjęłam się pójścia do szkoły. Był film Braci
braci Coen. Nazywa się Bracie, gdzie jesteś? Tam George Clooney gra główną rolę i był to film, który zobaczyliśmy w ogóle na zajęciach z liceum, zajęcia z polskiego. Pani nam po prostu to puściła, bo jest to faktycznie film, który przydaje się na maturze, bo tam jest dużo kontekstów literackich w nim. I faktycznie od tego czasu regularnie oglądam ten film do dzisiaj. Uwielbiam go. Pani Dorota Pomykała to aktorka, która pomogła tobie rozwinąć twoje pasje aktorskie. Powiedz, kto jeszcze, w jakim stopniu jeszcze ktoś, czy ktoś jeszcze w jakim stopniu pomagał ci rozwijać twoje pasje aktorskie? Moja mama. Znaczy, to śmieszne, bo moi rodzice generalnie nie byli zachwyceni ścieżką, jaką wybrałam. Aczkolwiek zawsze powtarzali, że mam robić to, co kocham i że absolutnie nie będą mnie tutaj powstrzymywać. No i moja mama i mój tata zresztą też bardzo we mnie wierzą od samego początku do samego końca i są osobami, które mówią mi o tym, co się dzieje z rzeczami, które zrobiłam. Oni śledzą po prostu to, co się tam dzieje. Wynajdują mi castingi w ogóle. To jest niesamowite. Bo to wcale nie jest takie proste. Oni po prostu grzebią w internecie i mówią, o, teraz jest casting do jakiejś tam animacji, może akurat byś spróbowała. Więc na pewno moja mama zawsze, myślę, miała takie zacięcie artystyczne, którego w tamtych czasach nie miała do końca jak spełnić. I do dzisiaj jest bardzo taka inspirująca pod tym względem. Obecnie jesteś studentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Moje pytanie dotyczy tego, jak bardzo na tym etapie studia zmieniły ciebie jako osobę. Skrajnie. Ostatnio miałam taką rozmowę z moim bardzo bliskim przyjacielem Marcinem, że w tej szkole każdy rok jest nową Mają. Znaczy pierwszy rok nabawił mnie mnóstwa kompleksów, bo przyszłam jako bardzo, można powiedzieć, pewna siebie osoba, która zawsze była raczej lubiana w szkole, zawsze byłam właśnie taka otwarta, pozytywna i nagle okazuje się, że tutaj wszyscy tacy są. I ja się zaczynam w tym gubić, bo zaczynam nagle być tą dziewczyną, która jest bardziej nieśmiała niż większość i trochę się w tym pogubiłam. Potem po drugim roku dostałam tę rolę dużą w Rosji i zgoliłam się na łyso i to bardzo mnie zmieniło, bardzo. Na trzecim roku to tak naprawdę dopiero, myślę, otworzyłam się na aktorstwo, zaczęłam w ogóle rozwijać się dość gwałtownie, tak mi się wydaje. Zanim porozmawiamy o twojej przygodzie w Rosji, chciałbym ciebie zapytać o wasz rok akademicki, o twój rok akademicki, bo widać, że on jest niezwykle twórczy, chwalony, doceniany. Do tej pory stworzyliście, można powiedzieć, masę ciekawych spektakli dyplomowych. Ty brałaś udział między innymi, bo nie wymieniam oczywiście wszystkich, brałaś udział w takich spektaklach jak Każdy musi kiedyś umrzeć porcelanko, czyli Rzecz o wojnie trojańskiej oraz Wieczór trzech króli, albo Co chcecie, pełna nazwa brzmi. W każdym z tych spektakli, można powiedzieć, tworzysz bardzo ciekawe kreacje aktorskie. Przede wszystkim chyba w szkołach teatralnych uczy się tego, że role, które grasz, muszą być bardzo skrajnie odmienne od wizerunku aktora, który będzie pokazywał ten zawód w przyszłości. W ogóle tego w szkole nie uczą, wręcz przeciwnie. Ja bym powiedziała, że pierwsze 2 lata każdy z nauczycieli powtarzał coś, z czym ja się kompletnie nie zgadzam. Teraz to dopiero widzę. Czyli przepuść to przez siebie, chyba tak to się mówi. Czyli szukaj emocji, które ty w sobie masz. Generalnie dopiero na trzecim roku profesor Malajkat wytłumaczył nam tak naprawdę, co to znaczy. I wydaje mi się, że nie do końca to znaczy to, co mogłoby się wydać na pierwszy rzut ucha. Nie wiem, czy takie wrażenie właśnie nie stworzyłam. Przy pierwszym zetknięciu z uchem takie wrażenie może oznaczać coś zupełnie innego niż w rzeczywistości. I wydaje mi się, że faktycznie akurat mnie udało, mnie udało się stworzyć dwie zupełnie inne kreacje, ale to wynika głównie z tego, jak skrajnie różni byli reżyserzy tych dwóch spektakli. Bo jednak bardzo często, nie mówię, że zawsze, aktor bez reżysera nie do końca jest w stanie stworzyć kreację aktorską, tylko właśnie gra sobą. Takie rzucanie tekstu to się nazywa. Czy po prostu tak sobie mówimy w emocji. Natomiast spotkanie z Agatą było niesamowitą szkołą, a spotkanie z Arturem było czymś zupełnie innym niż spotkanie z Agatą, również szkołą, moim zdaniem. Dlatego, że Agata tworzy nam świat, który jest zupełnie w głowie, jest totalnie związany z tym, co robimy, z tym spektaklem. Natomiast Artur łączy, nie wiem, tak sobie pozwolę to nazwać, łączy formę z naszym życiem. To brzmi naprawdę bardzo filozoficznie, jest prostsze niż to umiem ubrać w słowa. Że ja wchodząc na scenę, grając Wieczór Trzech Króli, nie do końca odłączam się od tego, co się działo dzisiaj w ciągu mojego dnia i bardzo często barwię to, co gram w ten sam sposób, znaczy barwię tym, co się wydarzyło, czyli jak mam zły humor, to nie ukrywam tego. Natomiast u Agaty jest tak, że ja, ten świat jest we mnie tak konkretnie wybudowany, że ja wchodzę w to niezależnie od tego, w te same emocje, wiadomo, że one nie są nigdy tak samo grane, wchodzę zawsze bardzo szybko i bardzo łatwo. I właśnie teraz
teraz chciałbym porozmawiać z tobą o pewnej roli, w której musiałaś wyjątkowo mocno wejść w konkretny wizerunek, a jest to twój zagraniczny debiut filmowy, film Stranniki Tierpieni Ja w reżyserii Władimira Alenikowa. Opowiedz, jak to się stało, że Rosjanie zaproponowali tobie rolę w tym filmie? To jest bardzo proste, po prostu znaleźli mnie przez agencję. Szukali w ogóle, ta produkcja szukała aktorki do tego filmu bardzo długo, dlatego że jednak warunkiem zagrania była zgoda na ścięcie włosów na łyso. Rosjanki, w ogóle kobiety wschodu, mają dość duży problem z tym, żeby tego symbolu kobiecości się pozbyć, więc zaczęli szukać na Bałkanach, zaczęli szukać właśnie w Polsce i wiem, że w Polsce mieli 3 dziewczyny, czy tam czy może 5 dziewczyn, które wysyłały im nagrania. Najpierw w ogóle była rozmowa z reżyserem przez Skype'a, kazał nam pokazać dłonie, bo tam też dość ważną rolę odgrywają dłonie, bo dziewczyna jest głucho nie ma. I pamiętam, że w ogóle w pierwszej wersji scenariusza, jaką czytała dziewczyna, którą miałam grać, nazywała się Maja, więc jak czytałam scenariusz po raz pierwszy, to śmiałam się, że chyba dostanę tę rolę tylko i wyłącznie z tego względu. I pamiętam właśnie, że potem wysyłałam nagranie mojej etiudy pantomimicznej i jakiejś tam sceny wybranej. I dostałam. Zaprosili mnie casting do Rosji już z partnerem, z Konstantinem. To była rola trudna też, bo ty wcześniej nie miałaś do czynienia z językiem rosyjskim, ale w pewnym sensie, nie znając tego języka, chyba łatwiej było ci zrozumieć twoją Marinę, którą grałaś. Zgadza się. Myślę, że na początku byłam przerażona, jak tam się pojawiłam, bo nie rozumiałam ani słowa z tego, co do mnie mówią. Wydawało mi się, że mówią do mnie śmiesznym akcentem po polsku. Ale z czasem, po pierwsze, nauczyłam się języka, a po drugie, zaczęłam wykorzystywać to, że go nie rozumiem na moją korzyść, dlatego że Marina, postać, którą gram, nie słyszy, jest głucha, a udaje, że rozumie, znaczy mówi, że potrafi czytać z ruchu warg, aczkolwiek ja zakładam, że nie zawsze rozumie to, co się do niej mówi i tylko przytakuje i udaje. I ja robiłam dokładnie to samo na planie. Kiedy ktoś coś do mnie mówił, to tylko się uśmiechałam, kiwałam głową i udawałam, że wszystko jest okej. I teraz chciałbym porozmawiać o tej trudnej decyzji, którą musiałaś podjąć, zgadzając się na rolę w tym filmie, obcięcie włosów. Dla ciebie była to w pewnym sensie forma buntu, czy po prostu czułaś z tego powodu duży taki dyskomfort? Bardzo mnie ciekawi, bo jako młoda aktorka musiałaś wejść w rolę niezwykle skomplikowaną i zastanawiam się, jak początkowo traktowałaś swoją postać. Początkowo to w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, że naprawdę się na to zgodziłam. Po prostu kiwnęłam głową, jak ktoś powiedział, czy jesteś gotowa skolić się na łyso. Ja powiedziałam tak, w ogóle nie myśląc o tym, z czym to się wiąże. A potem byłam przerażona przez długi czas, że się zgodziłam i odliczałam tylko dni do tego momentu, kiedy to się stanie, ale okres od momentu, kiedy podjęłam tę decyzję do momentu, kiedy to się stało, był na tyle długi, że zdążyłam się pogodzić z tym, że to się stanie. Więc wydaje mi się, że jak już to się stało, to była oczywiście chwila takiego dyskomfortu, jakiegoś dziwnego, a potem czułam się bardzo silna. Czułam, że to jest coś, co sprawia, że czuję się silną, niezależną, piękną kobietą. Twoim filmowym partnerem w tym filmie był sam Konstantin Ławronienko. Jak wspominasz współpracę z tym znakomitym rosyjskim aktorem? Wspominam ją genialnie. Konstantin jest trudnym człowiekiem, bardzo wymagającym, natomiast jest genialnym aktorem, świetnym partnerem w scenie i bardzo dużo się też od niego nauczyłam. Skupienia przede wszystkim i bezkompromisowości. Jest człowiekiem, który gra na 100% albo wcale. To jest niesamowite. Nigdy w życiu się z czymś takim nie spotkałam. Jeszcze w Polsce nie było premiery filmu i powiedz, czy jest jakaś szansa, czy w ogóle ma się ku temu, żeby w Polsce na jakimś chociaż festiwalu czy w jakichś mniejszych kinach mogła nastąpić premiera tego filmu? Jak na tą sprawę patrzą dystrybutorzy czy osoby, które by chciały zademonstrować i pokazać ten film w Polsce? Szczerze mówiąc, nie wiem. Bardzo chciałabym, żeby była premiera w Polsce, natomiast no nie ode mnie to zależy. To zależy od pracy producentów i tego, jaki mają pomysł na ten film, znaczy gdzie oni chcieliby, żeby on się pojawił. No bo nie ma co ukrywać, że jednak bardzo w wielu wypadkach w filmie chodzi też o pieniądze i szczególnie jeżeli chodzi właśnie o takie filmy jak ten, to jest bardzo trudna kwestia, bo nie wszędzie ten film się sprzeda. To nie jest film komercyjny. Można powiedzieć, że jest to skomplikowany thriller psychologiczny, jeśli mielibyśmy usadowić w jakimś gatunku filmowym. Tak, z tego co wiem, to taka kategoria została nalepiona. Powiedz, co mógłbym tobie życzyć jako młodej aktorce na przyszłość? Wytrwałości i pozytywnego nastawienia do życia i tego zawodu. I tego ci z całego serca życzę. Dzięki wielkie za rozmowę. Moim i waszym gościem dla mójwywiad.pl była aktorka
Szopka, Maja Szopa. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i trzymam za Ciebie kciuki. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam. Zachęcam do subskrybowania i odwiedzania strony mójwywiad.pl. Zapraszam, Kuba Maj.